Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Superbet Rapid Blitz 2024. W Warszawie odbywa się fantastyczny turniej z udziałem czołówki światowej, w tym Jana Krzysztofa Dudy. Przedstawię przekomiczną partię Pragna Nandy z Aniszem Giri, a w drugiej analizie przedstawię pojedynek Magnusa Carlsena z Janem Krzysztofem Dudą. Zapraszam serdecznie. Poza tym dziękuję serdecznie za przybycie na symultane w czwartek 9 maja. Bardzo fajna impreza, bardzo miło mi się grało z wszystkimi kibicami. Tych partii rozegrałem chyba około 25, może 30. Świetnie się grało. Jeżeli chodzi o wynik symultany, no to no nieskromnie powiem, że był tylko jeden remis. Resztę partii udało mi się wygrać, choć było w kilku partiach bardzo gorąco. Zapraszam do analizy. Prag rozpoczął tutaj ruchem D4, Anish Giri skoczek F6, goniec G5, atak Trąbkowskiego. Oczywiście przypominam, że to są partie grane tempem szybkim. Posunięcie D5 i skoczek na D2 ze strony Hindusa, C5 gra Giri i tutaj nastąpiło od razu bicie. E6 oczywiście z planem wybicia pionka, sprawa prosta i posunięcie E4. Bardzo ciekawy ruch, dlatego że ten pionek od razu atakuje centrum, wykorzystując tutaj związanie, więc to jest w porządku. Goniec zbija na C5 i ruch E5. Niech nas tutaj nie zmyli to, że pionek atakuje i goniec jest na związaniu. Tutaj jeżeli by czarne tego nie chciały, to nie ma straty figury z uwagi na to, że można grać H6, jeżeli goniec odchodzi, to jest G5 i tutaj figura za figurę w dobrej wersji czarnymi istnieje. Jednakże czarne zagrały hetmanem na B6. To jest bardzo ciekawy ruch. No i co zrobił Prag? W ogóle tutaj silniczek ocenia trochę lepszą czarnych, ale to jest kompletnie zwariowana już pozycja. Zobaczcie, co się dzieje. Białe zbiły skoczka, czyli zyskanie figury. Goniec oczywiście zbił na F2. Król musi zagrać na jedyne pole E2 i już wygląda dziwnie. Żeby nie ten goniec, no to już tutaj by siedział mat na E3. Ale pamiętajmy też, że jest opcja wzięcia skoczka na G1. No, w tym wypadku Anish Giri tego nie zrobił. Zagrał posunięcie E5. No, ale co by było, gdyby ten skoczek został zbity? Co ciekawe, w tym momencie trzeba by było tego skoczka zbić. Hetman musiałby odbić. I po wybiciu tutaj pionkiem na G7, bierze G8, no silnik mówi, że czarne są w porządku, ale następują też bardzo ciekawe, ostre zagrania jak skoczek E4 i zobaczcie, że nie można wybić, bo grożą maty. Na D8 dzieje się niezła sieczka, bardzo skomplikowana pozycja, a Stockfish mówi 0-0-0. No cóż, ciekawe są te szachy, naprawdę. Tutaj panowie na pewno, Prag na pewno wie, jak grać. W tym momencie nastąpiło właśnie E5 i pionek zbił na G7 mimo wszystko. Wieża G8, no uciekać trzeba i skoczek z D na F3. Otwierając hetmana, broniąc oczywiście na G1. No, pierwszy raz chyba się spotykam z taką pozycją. Bardzo, bardzo skomplikowana. Wieża tutaj zbiła tego piona i hetman D2 oczywiście z obroną, ze wzmocnieniem, bo ruch E4 grozi. No i teraz skoczek zagrywa na C6. Tutaj jeżeli nastąpiłby właśnie ruch w tym momencie E4, no to dosyć ciekawe tutaj jest podejście. Po prostu wystarczy na przykład zagrać gońcem na E3, wymienić te figury ze stratą, znaczy z oddaniem figury, ale pionek więcej zapewniałby tutaj przewagę białych na pewno, jeżeli byśmy wymienili hetmany, więc białe są przygotowane na oddanie figury. Tutaj czarne próbują właśnie grać na inicjatywę. Skoczek na C6. Ruch A4. Niektórych może na pewno takie posunięcie bardzo zdziwić. Mnie na początku również zdziwiło, ale tutaj się pojawia ukryta, niesamowita idea. W ogóle szachy stały się tak arcyciekawe, ale też, jakby to powiedzieć, no powstają takie szalone posunięcia, bardzo odważne, dynamiczne i jak ktoś chce być w szachach najlepszy na świecie, no to na pewno powinien w ten rytm wpaść i bardzo dużo pracować nad szachami, nad taktyką przede wszystkim. Nastąpił ruch E4 i teraz białe popisały się genialnym posunięciem, właśnie związanym z ideą ruchu A4, mianowicie wieża A3. Niesamowity ruch, który pięknie asekuruje teraz trzecią linię i tutaj, jeżeli na przykład pionek by zbił na F3, no to skoczek odbija i przykładowo właśnie jak goniec by tutaj zagrał aktywnie, wiążąc tutaj skoczka, przepraszam, to goniec na E3, ta sama opcja, w sensie tutaj byśmy próbowali po prostu wymieniać figury, król jeszcze nie jest zrushowany, więc nic się złego nie dzieje dla jednej i drugiej strony teoretycznie.
No ale cały czas ta pozycja byłaby skomplikowana, a w tak skomplikowanej pozycji ciężko grać na pewno ludziom, nawet na takim poziomie. Goniec zbił tutaj skoczka, który zupełnie się nie ruszył i co ciekawe, skoczek, zobaczcie, zmienił miejsce z B1 na polu G1. No wymienił się tutaj na G1. Skoczek dał szacha, no i król oczywiście uciekł na D4, na D1, przepraszam, na D4 nie może. I hetman teraz zbija kolejnego pionka. No robi się, można powiedzieć, nieco gorąco, ale tutaj trzeba po prostu przeliczyć materiał. Przewaga białych jest materialnie jasna. Wieża G3. No oczywiście, bronimy gońca, żeby hetman miał opcję zasłony. Hetman dał szacha, no i tak się też dzieje. I teraz Anishgiri no, powinien zbić tutaj na przykład hetmana i zagrać na przykład skoczkiem na F5. Jednakże tutaj szybka akcja gońcem spowodowałaby na pewno, że pozycja nadal byłaby dobra białymi. No jeżeli na przykład nastąpiłoby takie zagranie, to zagranie wieżą mogłoby być ryzykowne z uwagi na jakieś tam H5, ale goniec F4 tutaj na pewno trzymałby przewagę białych z uwagi nawet po wymianie takiej. To tutaj można wymienić na przykład w ten sposób i powiedzmy zbić pionkiem, więc dwie figury za wieżę na pewno dawałyby tutaj przewagę białym, no czarnym. Czarne na te pozycje generalnie powinny pójść, bo to co zagrały w partii to było niestety gorsze, a Anishgiri zbił na A4, w tym układzie hetman zagrał na B2 i pozycja się no po prostu sypie. Zobaczcie, jakie są groźby. Oczywiście jest atak na skoczka. Jeżeli skoczek odejdzie, to jest opcja goniec B5. Poza tym też tam hetman celuje sobie w wieżę. Goniec zagrał na D7. Goniec na F6. No właśnie. Wieża tutaj nie widzi innego wyboru, jak to wymienić. HG i ta się wieża pięknie otworzyła. Skoczek zagrał na F5 w tym układzie. I wieża zbiła na H7. Moi drodzy, wierzcie czy nie, po 21 posunięciach Anishgiri poddał partię, wygrywa Prag. Bardzo zwariowana gra. Tutaj nie ma obrony przed już w zasadzie praktycznie matem, z uwagi na to, że jak zagramy tutaj, no to tracimy hetmana, goniec B5. Jeżeli zagramy gońcem na przykład tutaj, to hetman E5, król odchodzi i bardzo łatwo wygrywamy po tym posunięciu. Zapraszam do pojedynku Carlsen kontra Jan Krzysztof Duda. Bardzo ciekawie się ta partia zapowiada, z uwagi na to, że Carlsen zagrał E4, a Duda C5. No i jak jest obrona sycylijska, to musi być ciekawie i tak też się działo. Skoczek zagrał na F3, tutaj Duda D6, czyli szykuje się do Najdorfa i Carlsen niespodziewanie zagrał posunięcie H3. Oczywiście, kto zabroni byłemu mistrzowi świata, nadal uważam, że jest najlepszy na świecie, pewnie nie tylko ja tak myślę, żeby spróbować grać troszkę inaczej. H3 oczywiście to jest takie posunięcie, ciężko mi w sumie powiedzieć, ale to przejdzie do normalnego wariantu. W Sycylu zaraz zobaczycie, jaki to wariant powstanie. Skoczek na F3 i skoczek C6, posunięcie A6, od razu ruch A4. Carlsen lubi tak zagrywać, żeby nie dopuszczać przeciwnika do jakichś tam aktywności. Posunięcie E6, D4 od razu z atakiem w centrum, no i jest wybicie. Tutaj wybił to skoczek standardowo, B6. Widzimy taką strukturę jeża, tutaj czarne stoją bardzo stabilnie i G4. No i właśnie ten ruch H3 myślę, że się po prostu przydaje białym właśnie w tym układzie. Goniec B7 z atakiem na pionka, goniec G2 z obroną, goniec na E7 i posunięcie G5. Standardowe ruchy, tutaj skoczek oczywiście ucieka z F na D7, drugi skoczek ma możliwość fajnego zagrania na C6, oczywiście H4 z obroną pionka. Sprawa jasna. Wyprowadził tutaj Janek ostatnią lekką figurę, na co nastąpiła wymiana i co ciekawe, Carlsen zagrywa hetman D4. Posunięcie, no cóż, według mojej oceny spoko, no atakujemy po prostu pionka, może wymusimy ruch E5, który spowodowałby, że pole D5 byłoby osłabione. Co się stało? Janek robi po prostu roszadę i kompletnie nie boi się tych pionków, które mogą mocno napierać. Dlatego, że też nie ma się co bać z uwagi na to, że Carlsen nie ma skończonego rozwoju i gra posunięcie B3. B5 gra Duda, to jest jak najbardziej dobry ruch. Czarne muszą próbować grać na skrzydle. Goniec na B2. No i tutaj się robi właśnie już mało ciekawie. Jeżeli na przykład czarne by zbiły na przykład pionka. To jest taki ruch randomowy, że tak powiem. No to trzeba na pewno uważać na jakieś tam odejście skoczka z próbą na przykład dania mata, więc tutaj już trzeba by było to wszystko liczyć. Jednak w tym układzie właśnie nastąpiło E5.
Hetman wrócił na d2 i teraz Janek zbija pionka, skoczek odbija, posunięcie f6. No taki ruch wygląda bardzo dziwnie, ale też ma swoje logiczne uzasadnienie. Janek chce na pewno otwierać wieżę i chce rozbić tutaj te pionki. Carlsen nie może do tego dopuścić. Tutaj się pojawiły też słabe pola w obozie czarnych, no ale zagranie Carlsena było bardzo odważne i również kreatywne, mianowicie g6. Poświęcenie pionka. No pionka trzeba wziąć, jak to Janek pionki lubi zjadać. I posunięcie h5. Jasne, że po wybiciu tu wieża zbija, no i za cenę piona białe na pewno miałyby fajną inicjatywę, otwarte linie. No Janek w tym momencie oczywiście zagrywa g5, zamykając tutaj linię. Skoczek wrócił na c3, to jest też łatwe, znaczy względnie łatwe, dlatego że skoczek łapie placówkę na d5. Król zagrał na h8, to tu Janek gra naprawdę jak maszyna, wszystko dobrze policzone. Ten ruch po prostu powoduje, że król odchodzi tutaj od jakichś tam ewentualnych szachów na diagonali białej. Skoczek zagrywa na d5, skoczek na c5. I w tym układzie goniec zagrywa na A3 z atakiem właśnie też na skoczka, bo czasami właśnie taka wymiana białymi może być bardzo korzystna. Zagrywa Janek posunięcie A5. Jedno z lepszych posunięć w tym układzie. No tak po prostu ten pionek będzie miał szansę też na atak na skrzydle hetmańskim. Po tym posunięciu nastąpiła po prostu roszada. No i teraz trzeba czarnymi zagrać konkretnie, no bo tutaj grozi zwyczajne bicie gońca i zbicie d6. Mogą być czarnymi problemy, więc tutaj Janek decyduje się na skonsumowanie skoczka, który był silną figurą. Hetman to wybił, oczywiście, że hetman, bo wolna linia musi być zachowana i hetman zagrywa na b6. Co ciekawe, pozycja wygląda, znaczy bardzo ciężko może ją ocenić, kto ma lepiej. Na pewno czarne mają tutaj perspektywy do ataku. I teraz goniec zagrywa na h3. Oczywiście ten ruch jest dobrym posunięciem z uwagi na to, że pilnujemy pola c8. Tam wieża chętnie by się znalazła i tutaj atak mógłby być przeprowadzany. Janek zagrywa teraz niepewny ruch. To jest posunięcie a4. Ja sobie zdaję sprawę, że ten ruch się bardzo chce zagrać, od razu zaatakować, ale istniała tutaj bardzo fajna alternatywa. Mianowicie posunięcie wieża A7. Ruch myślę, że trudny, ale przede wszystkim ten ruch pokazuje, że bronimy gońca i chcemy na przykład po takim gońcu F5, zakładam, bo grozi H6, zagrać wieżą na C7 i okazuje się, że teraz te trzy figury i pionek A5 mają możliwość na fajną kontrę. I w tym układzie czarne miałyby tutaj naprawdę dobre perspektywy do gry. Oczywiście istnieje też jakaś tam obrona białymi typu wieża H3, ale na pewno pozycja byłaby ciekawa do gry. W każdym razie było trochę inaczej. Posunięcie A4 nastąpiło od razu. B4 zagrał tutaj Carlsen, skoczek na A6, no i Carlsen popełnia błąd. Hetman E6. Moi drodzy, to jest szansa dla Dudy, żeby tę partię wygrać. Dlaczego ten ruch jest słaby? On wydaje się dobry, przecież atakujemy gońca, chcemy się wedrzeć do obozu czarnych i dać tam mata. Moi drodzy, błąd za błąd. Ten ruch jest słaby z uwagi na to, że Janek mógł to wykorzystać znowu tym samym manewrem, co mówiłem przed chwilą, wieża A7 z obroną tego gońca. I tutaj nie widać, co białe miałyby dobrego zagrać. Naprawdę nie widać. Posunięcie H6 jest po prostu ruchem złym z uwagi na G6. I nie ma jak biały dalej sensownie atakować. Aż żal, że Janek tak nie zagrał. W każdym razie Janek również popełnia tutaj przewinienie, bijąc skoczkiem na B4. Oczywiście, na szczęście, nie jest to ruch przegrywający, choć wygląda tragicznie w postaci tych dwóch znaków zapytania. Chodzi o to, że po prostu Janek miał szansę na wieżę A7, a teraz ta szansa uciekła. Tutaj Magnus po prostu zbił na B4, hetman odbił i hetman wziął na E7. Zobaczmy, że białe mają figurę więcej. Jednakże ruch A3 daje możliwość tutaj Jankowi ratunku. Ruch A3. No i teraz ruch H6, groźba mata, oczywiście groźba wybicia i tam odejście gońca z szachem, więc katastrofalnie to wygląda. Tyle, że jest hetman B2, król D2
I tutaj panowie powtórzyli posunięcia i zgodzili się na remis. Oczywiście jeżeli król po tym szachu by poszedł na e2, to jest po prostu bicie na e4 i to też jest remis. Tutaj nie ma jak królem zejść na jedynkę, bo jest bicie wieży, hetman z powrotem i tu czarne mogłyby to wygrać. W każdym razie remis to jest na pewno dobry wynik dla Dudy, ale szansa była ogromna na to, żeby pokonać Magnusa. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Śledźcie partię z Superbet Rapid and Blitz Poland 2024. Przepiękna impreza. Kto jeszcze nie był, zapraszam. Warto przybyć. Jest genialna atmosfera. Czołówka światowa. A Wam dziękuję dziś za uwagę i do zobaczenia.